Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, gdzie leśnicy przygotowali lasy do aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku. Właśnie między innymi tworząc ścieżki przyrodniczo-leśne. Jest to ścieżka edukacyjna lekcja biologii, inaczej ścieżka wzgórza pszczółkowskie oraz ścieżka rowerowa, biegnąca od miejscowości Dąb do miejscowości Lubiatów, na której obecnie się znajdujemy. Obiekty te powstały dzięki środkom unijnym. Możemy z nich korzystać, oczywiście również ze swoimi pupilami. Tak, jak najbardziej możemy spacerować z naszymi pupilami po ścieżkach, jak również po lesie. Tylko należy pamiętać i przestrzegać zasady upięcia psa na smyczy, ponieważ puszczanie psa luzem, jak również po lesie, jak i po ścieżkach, może zagrażać dziko żyjącym zwierzętom w lesie, jak również ludziom, którzy w tym momencie znajdują się na naszych terenach, czy spacerują po ścieżkach. Nazywam się Agnieszka Matejczuk, jestem trenerem wrocławskiej drużyny playbolowej Łów. Przyjechaliśmy tutaj z Wrocławia, żeby w tych pięknych okolicznościach przyrody potrenować sobie playbol, przy okazji trochę popływać. Ilu macie zawodników w drużynie? Zawodników w tej chwili biegających w drużynie jest 6 i do tego jeszcze z 3 jest uczących się. Takie mamy młode jeszcze pieski. Ostatnie sukcesy na zawodach? Ostatnie sukcesy to byliśmy teraz na wiosnę w Czechach na zawodach flyballowych i tam zajęliśmy 2. miejsce w 5. dywizji. Tutaj tylko taka rozgrzewka i pokazówka, a kiedy następne zawody? Za tydzień. Za tydzień jesteśmy w Warszawie, w Kaputach, pod Warszawą w Kaputach, na zawodach flyballowych. A gdzie można we Wrocławiu zobaczyć? Tak jakby ktoś chciał przyjść i podziwiać. To zapraszamy na Niskie Łąki, do Związku Kynologicznego na ich teren i tam trenujemy w poniedziałki i środy od 18 do nocy. Idealnie. Wiemy, gdzie można Was znaleźć w rzeczywistości, a w internecie gdzie można Mamy Was znaleźć? Swoją stronę na Facebooku i zapraszamy, żeby wpisać na Facebooku Wrocław, to od razu nas można tam znaleźć. Jest kontakt tam do nas, e-mailowy i telefoniczny, można napisać wiadomość prywatną, także zapraszamy. Właśnie szczególnie takie pieski, jak tutaj widać, czyli pieski sprawne, pieski szczupłe, pieski zdrowe i osoby, które chcą całkiem ciekawie spędzić wolny czas. No właśnie, jakie rasy są predysponowane? No bo bulldog angielski raczej się nie łapie, ale które, takie psy z domieszkami ras, które są najbardziej pożądane do takiego sportu? Znaczy ogólnie może nie powiem o rasach, ogólnie po prostu chodzi, żeby pieski były mniej więcej wielkości średniej. Tak jak tutaj mamy. Tutaj mamy przedstawicieli ras, mamy Border Collie, mamy bardzo dużo Nowa Scotia Dactylic Retriever, w skrócie tolerów. Mamy, co my mamy? Mamy jeszcze pundelki. W pięknych letnich okolicznościach przyrody. Jest tutaj bardzo pięknie, jest gorąco również, więc o czym nie powinniśmy zapominać, gdy jesteśmy z psami w takim upalny dzień. Pies w miejscach publicznych powinien być zawsze na smyczy. Powinien mieć zawsze przy obroży adresówkę, ponieważ każdy z nas, duży i mały, ma w tej chwili już telefon i w razie zguby można zadzwonić po właściciela. Pies powinien nosić w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego kaganiec. Kaganiec musi być tak dopasowany do psa, żeby pozwalał mu swobodnie się wentylować. Najlepsze kagańce są to kagańce fizjologiczne. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście w miejscu publicznym ze swoim psem, zawsze musicie mieć ze sobą worek, żeby po nim posprzątać, jeśli nabrudzi. Pamiętajcie, aby zawsze ze sobą zabrać miskę dla psa oraz świeżą wodę i pamiętać, aby zawsze pies po wysiłku miał do niej dostęp. Bardzo ważna informacja, w taką pogodę nigdy absolutnie nie zostawiamy psa w samochodzie, nawet na chwilę.
Pamiętajcie, jeśli jedziecie gdzieś z psem, aby zabrać jego książeczkę zdrowia z ważnym aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.